Dzień dobry, kolejny odcinek Bez Dubli. Znowu się witamy w Warszawie po Wiśle. Znowu bez Maryny. Maryna cały czas jest na wakacjach. Maryna, wracaj. Już za tydzień powinnaś być. Dzisiaj naszym gościem, właściwie moim gościem jest Ramona Rey. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jak dzisiaj poranek? Piątek? Bardzo dobrze, ciepło. Bardzo ciepło. Ale byś takie temperatury w ogóle? Oczywiście, że lepiej czuję się, jak jest ciepło i słonecznie, niż jak jest tak szaro-buro przez większą część w roku. Oczywiście lepiej czuję się, jak jest lato. Ekscentryczka. Tak o tobie przeczytałem w jednej z recenzji. Czujesz się ekscentryczką? Artystyczną? Nie, chyba nie. Nie? Jeżeli tak jestem oceniana, to może wynika to z mojej natury. Natomiast ja nic sobie nie wymyślam, nic nie kreuję. Taka jestem, taka się urodziłam i dążę do tego, żeby być jak najbardziej spójną z samą sobą, no, żeby czuć siebie jak najbardziej. No właśnie, bo wielu artystów zupełnie inaczej kreuje siebie na scenie i siebie publicznie, niż jest w rzeczywistości. Ty, rozumiem, przyjęłaś odwrotny kierunek, czyli tak bardzo realistycznie i chcesz mieć spójny ten wizerunek. No tak, no ty chyba tutaj mówisz o artystach, którzy chcą funkcjonować jako produkt i oni rzeczywiście muszą sobie wykreować jakąś postać, która będzie istniała w mediach. Mi natomiast chodzi o odkrywanie sztuki, o odkrywanie artyzmu, o odkrywanie muzyki i wydaje mi się, że jak się kogoś udaje, to się oddala od tych celów, które ja sobie założyłam. Młodzi artyści, słuchajcie, kobieta wie, co mówi. No właśnie, odkrywanie nowych kierunków. W tym roku nowa płyta. Płyta czwarta o tytule 4. Ona jest dla ciebie. Ojej, ona dziękuję. Ona jest już twoja. Proszę bardzo. Dziękuję. Mam nadzieję, że widać okładkę. Ja jestem totalnym, wielkim fanem tej okładki. Czy możesz powiedzieć, jaki był w ogóle pomysł? Kto robił zdjęcie? Jak to wyglądało? Okładka jest autorstwa niesamowitego słowackiego artysty Jana Turiny, z którym znamy się już od kilku lat bardziej artystycznie. On obserwował przez bardzo długi okres moje dokonania artystyczne, ja natomiast jego. I kiedy wypuściłam na Instagramie trailer klipu Wtedy Jan się do mnie odezwał, że to już jest najwyższy czas, żebyśmy współpracowali. Ja jeszcze nie miałam wtedy przyszykowanej okładki, więc uznałam, że to bardzo dobry pomysł, żeby jechać do niego do Berlina i się spotkać w końcu osobiście. No właśnie, ta płyta jest inna. Inna niż twoje pozostałe. Moje wrażenie jest takie, że jest o wiele spokojniejsza, ale też dojrzalsza w tekstach. Czy to jest tak, że ty się też zmieniłaś i dlatego ona taka jest? Czy to jest jakiś nowy kierunek w twojej karierze? Dlaczego ona jest, ma taki kształt? Nie, no myślę, że jak każdy artysta ewoluuje, rozwijam się. Ostatni album wyszedł 6 lat temu, więc no dziwne byłoby, żebym dalej była taka sama jak 6 lat temu, tym bardziej, że w tym okresie działo się bardzo, bardzo dużo, rozwinęłam się bardzo wokalnie, zaczęłam śpiewać klasykę, skończyłam
szkołę tutaj średnią muzyczną na Bednarskiej, ciągle było mi mało, więc zdałam na Akademię Muzyczną w Gdańsku i jednocześnie współpracowałam z Operą Bałtycką, także poznałam dla siebie dużo nowych artystycznych rzeczy i jednocześnie właśnie będąc w tej klasyce powstawał ten album, bo mało osób o tym wie, ale przez ten cały czas mojej nieobecności ten album się tworzył. No się tworzył, tak. No właśnie, bo jesteś artystką, która mam wrażenie cały czas poszukuje gdzieś tam nowych inspiracji, jakichś powiem to górnolotnie, głębi takich siebie, ale rozwija się też. Ty po osiągnięciu sukcesu i stanie się rozpoznawalną artystką nie spoczyłaś na laurach i cały czas się właśnie rozwijałaś muzycznie. Ten taki samorozwój jest dla ciebie istotny w pracy artystycznej? No tak, on jest chyba dla mnie najistotniejszy. Byłoby mi bardzo nudno, gdybym musiała ciągle tkwić w jednym kierunku. Nawet teraz, kiedy myślę sobie o nowym albumie, to na pewno będzie on inny niż ten album oraz wszystkie trzy poprzednie. Także myślę, że... Ale myślę, że też, że dla... fanów to jest też bardziej interesujące, kiedy artysta ich zaskakuje, a nie ciągle tkwi w tym samym. Liczę na to. Nie, no mam nadzieję. No myślę, chciałabym, żeby tak. Myślę, że twoi fani właśnie oczekują troszeczkę więcej niż w kółko tej samej nuty i na to samo kopyto, że tak powiem. I jednocześnie bardzo, bardzo dużym zaskoczeniem było dla mnie, bo teraz trwa Mazowiecki Festiwal Operowo-Operetkowy. Jest bardzo, bardzo dużo koncertów, w których uczestniczę. Ja ich raczej tak nie ogłaszam u mnie na fejsie, bo wydawało mi się, że moi fani w tym nie uczestniczą, że tam są ludzie 60+. I dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że po ostatnim koncercie w Nałęczowie odezwało się do mnie kilka osób, którzy na tym koncercie byli i przyznali się, że znają ten album nowy, bardzo właśnie lubią, także super, że to się wszystko tak łączy. Ale to jest super, to znaczy, że twoi fani jakoś tam podążają za tobą, tymi też różnymi innymi ścieżkami, którymi ty podążasz. Myślę, że to dla artysty to jest wielkie, bardzo duże wyróżnienie. No właśnie, ty nie jesteś produktem, to wiemy i widzimy i przynajmniej ja bardzo doceniam, ale też jesteś trochę na tym rynku muzycznym, obserwujesz to, co się dzieje. Wiem, bo też czytałem na twoim Facebooku na przykład wpisy dotyczące ostatniej Eurowizji, gdzie bardzo, bardzo się cieszyłaś, że wygrał pan z Portugalii. Portugalii, tak. Dobrze mówię. Tobie jakoś... A ty się ucieszyłeś, czy... Mówiąc szczerze, nie był moim faworytem, ale ja się ucieszyłem się, że wygrało coś innego, coś niesztampowego i coś, co nie jest laską rozebraną w staniku, która się buja po scenie. Dla mnie było to fajne, że wygrało coś innego, coś bardziej takiego z jednej strony normalnego, bo chłopak wyglądał, wiesz, normalnie i nie było tam fajerwerków wielkich, a z drugiej strony coś, co... Za czym stał jakiś przekaz. Ja lubię takie piosenki. No, ja się bardzo ucieszyłam, że w końcu wygrała piosenka autorska, a nie utwór, który ma 10 kompozytorów, bo to jest często wyprodukowane i często też ustawione, bo jeżeli jest 10 kompozytorów, to jest oczywiste, że nie 10 osób pisało jeden wers. Tak. Tylko dużo osób jest zaangażowanych, żeby ten utwór przepchnąć dalej. No i to się robi takie płaskie, strasznie. No bez duszy, bez charakteru. Właśnie, tak. Więc a tutaj wygrał utwór, który chyba był autorstwa samego artysty, albo jego siostry.
jego siostry chyba, bardziej tak. Tak? Tutaj za kamerę nasza tak. pani operator Paulina więc, podpowiada, że tak, jego więc, siostry. Więc no, ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciałabym, żeby, no, żeby w ogóle ta scena muzyczna szła w kierunku tych piosenek autorskich, a nie ale wiesz jak jest. Znaczy ja też kompozytorów i to już się robi wtedy. No wiem, no ja wiem, ja się z tobą zgadzam, ale wiesz, to są trochę takie płonne nadzieje, mam wrażenie, bo jednak no, ta komercja jest komercją. W radio kawałek musi mieć 3 minuty, łatwy beat, żeby zapamiętać i tak dalej. Czy ty byłaś może kiedyś kuszona, żeby stworzyć taki hit, takie coś łatwego, nie. prostego? Nie, chyba nie, bo wydaje mi się, że branża muzyczna już się poznała na mnie, a jak się nie poznała na mnie, to znała Ingora Czerniawskiego, z którym współpracujemy już od tych 10, 11 lat, no w każdym razie długo, bardzo. I jakby wszyscy znają go z jego bezkompromisowości, więc wszystkie takie kuszenia byłyby odrzucane i raczej wszyscy o tym wiedzą. Teraz może trochę trudne, trochę niewygodne pytanie. Czy będąc artystką taką, jaką ty jesteś, artystką bezkompromisową, która... Czy się z tego utrzymuje? Tak. W sensie jest to dla mnie... Znam wielu artystów, którzy tworzą jakąś tam muzykę bardziej niezależną, powiedziałbym. I no mają problem, bo chcą robić tą muzykę i chcą z niej żyć i poświęcać się jej w pełni. No ale jednak za coś trzeba zapłacić rachunki. I moje pytanie brzmi, czy to jest trudne? Dla mnie nie. Dla mnie nie, ponieważ kiedy ja żyję w zgodzie z samą sobą, to jakoś lepiej, jakby to powiedzieć, jakbym robiła coś dla kasy, to bym się z tej kasy nie cieszyła chyba. W związku z tym dla mnie taka droga jest najodpowiedniejsza. Oczywiście, że muszę robić też jakieś różne inne rzeczy, na przykład tworzymy ścieżki dźwiękowe pod filmy, pod teatry, pod różne teatry tańca i jakby z tego też mamy dochód. Jasne. Oprócz tego ja też już uczę. Uczysz? Momentami. Znaczy tak. Młodych mało, adeptów tak, i adeptki. Tak, bo wykształcenie, które zdobyłam klasyczne, jakby też mam tam papier pedagogiczny, w związku z tym mogę też uczyć śpiewu. Czyli można się do ciebie zapisać? Można się do niej zapisać, tak. Pomyśl o tym, Talentów chyba za dużych jeszcze sobie nie odkryłem, ale kto wie. Także znaczy ja tworząc album nie mogę się skupiać na tym, czy on się spodoba największej ilości fanów, ani nie mogę myśleć o tym, żeby on się super sprzedał, bo wtedy nie byłoby na nim tego, czego ja oczekuję od siebie, ani mam nadzieję, fani oczekują ode mnie. Ostatnia, ale według mnie bardzo, bardzo ciekawa twoja ścieżka, czyli ta opera. Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z taką muzyką klasyczną? Bo już działasz w tym, idiotyczne, śpiewasz w ten sposób już od dawna, prawda? Śpiewam 7 lat, tak naprawdę dla śpiewu klasycznego to jest mało. Mało? Ja się nie znam także. Śpiewak klasyczny naprawdę musi się kształcić bardzo, 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 bardzo długo, zanim wejdzie na deski opery. Także 7 to już jest coś, ale to cały czas nie jest
wystarczające w związku z tym już jakby działam, już wystąpiłam w kilku spektaklach, ale uczę się dalej. Boże, jaka cisza nastała. Wszyscy słuchają. Tak, wszyscy słuchają. Także kształcę się dalej, sprawia mi to bardzo, bardzo, bardzo dużo radości i myślę, że za jakiś czas będę chciała też z tym klasycznym głosem zrobić coś autorskiego. O, no to... Ale to nie tak szybko, to jeszcze... No dobra, no to trzymam kciuki. Póki co zapraszam, ale to jest totalny must have tego lata, tego roku powiem nawet. Płyta Ramony 4 z piękną okładką. Naprawdę, to jest... Ale tutaj jeszcze się dzieje dużo. A tu się tutaj, dzieje, tak, widzę się tutaj, że... I tutaj też jest taki plakacik. Poka. O. Apetyczny. O, podoba mi się tutaj myśl, być spójną, mówić swoją myśl. Tak, no tak. O tak. To mi chodzi właśnie. O to ci chodzi. No i co, pozostaje życzyć to chyba każdemu, żeby był spójnym ze sobą, prawda? Bo wtedy można być tak uśmiechniętym tutaj, jak ta pani obok. Dzięki ci wielkie, dziękuję, że przyszłaś. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I miłego weekendu życzę. Miłego weekendu. I wam też. Cześć.